Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Ciekawe to jest, że tak na pewno tak bardzo odpowiedzialni rodzice, jakimi byli Józef i Maryja, no nie zauważyli, że jako, że Jezus z nimi nie wraca, Tak, nie? Pytanie dlaczego? Myślę, wydaje, że dlatego, że na tyle byli przyzwyczajeni do Jezusa i do tego, że można mu zaufać, że po prostu w życiu no, nie przyszło im do głowy, że on by mógł tak sobie gdzieś pójść bez ich świadomości, bez tego, żeby czy dał znać, czy zapytał, że po prostu uważali to za oczywiste, że on jest tam, gdzie są oni. Natomiast tutaj się okazuje, że Jezus, mogłoby się wydawać pierwszy raz w życiu, robi coś na własną rękę, co nie jest, tak bym powiedział, w zgodzie z wolą rodziców. Że robi poza rodzicami, tak troszkę, nie? Tak, tylko że, bo myślę, że bo ten wiek Jezusa, on ma 12 lat, nie? No to w dzisiejszych czasach 12 lat to To faktycznie jest jest nic. nie do Tak. pomyślenia, nie? Natomiast w tamtych czasach to już był prawie dorosły w takim znaczeniu religijnym też nawet, mógł podejmować, już prawie przekroczył ten próg dojrzałości, nie? Natomiast ja tak jak czytam ten fragment, to tak z perspektywy Józefa i Maryi, to tak zawsze mnie tak uderza, że to jest takie powiązanie. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Tak patrząc się na nasze życie, czasem może być taka sytuacja, że jesteśmy, można powiedzieć, w takiej sytuacji, którą można byłoby pisać po skończonych uroczystościach. To znaczy, że miałem taki okres, że Pan Bóg był blisko, że czułem Jego obecność, że wszystko się udawało, że, no, że było wspaniale, nie? W tej relacji z Panem Bogiem. I może być tak, że tak bardzo się siebie napełniłem tą Jego obecnością, w takim znaczeniu swoje pragnienia zaspokoiłem, tak naprawdę jakieś nieuporządkowane pragnienia, że może mogę go stracić i może mogę nawet nie wiedzieć, kiedy go straciłem. Nie dlatego, że go nie potrzebuję, czy nie dlatego, że nie chcę go, tylko dlatego, że już się napełniłem, nie? Że to wydaje mi się, że te moje serce i pragnienia są zaspokojone i już nie tak bardzo się staram. Nie tak Tak. nie mam tak wielkiego napięcia w sercu, żeby przy nim być, nie? Rzeczywiście, też mi się tutaj przypomina taka sytuacja świąt nieraz, że bardzo się skupimy na tych świętach, żeby przeżyć te święta, żeby się przygotować do świąt. No i jest dzień po Bożym Narodzeniu, albo ja nie wiem, świętego Szczepana, albo Wielkanoc. Jest po poniedziałku wielkanocnym, już mówimy nieraz, już jest po świętach. Jak się mówi, święta, święta i po świętach, nie? No właśnie, no właśnie. I tak naprawdę Jezus cały czas jest. Tak. Jezus nie jest tylko w te dni, tylko On jest cały czas, tylko w te dni my się tak bardzo skupimy i Tak. tak bardzo mamy wrażenie, że teraz jest bardziej, że później nawet już nie damy rady się tak skupić i mamy wrażenie, że Go nie ma, albo kompletnie zapominamy, że tak jak powiedziałeś, że nam jest potrzebny. I żyjemy Dokładnie. sobie dalej swoim życiem, niby nic się nie stało, nie? Dokładnie. Czyli w tej relacji z Panem Bogiem też Józef tutaj nam pokazuje, że może być taka sytuacja, że tak bardzo wypełnię swoje serce, czy wydaje mi się, że już tak bardzo wypełniłem swoje serce, że już nie ma we mnie takiego dążenia, żeby z Nim być. To znaczy, może inaczej, że wydaje mi się, że Jego obecność przy mnie już jest czymś oczywistym, Właśnie. że to musi mieć miejsce, bo przecież zawsze tak było, na przykład Tak. w ostatnim czasie. A tu się okazuje. Oczywistym, oczywistym i już jest na tyle dobrze, że nie muszę nic zrobić, żeby było Dokładnie, lepiej. dokładnie, nie? A tutaj się okazuje, że nawet wtedy może Pan Bóg zareagować w taki sposób, że w pozorny sposób usuwa się z mojego życia po to, żeby pokazać mi,
że takiej sytuacji tu na Ziemi nigdy nie będzie, że jego obecność, to znaczy jego obecność jest oczywista w takim znaczeniu w wymiarze wiary, ale w takim znaczeniu odczuwalnym nie jest zawsze oczywista. Tak. Nie? Więc to wydarzenie i to można powiedzieć w pewien sposób ten błąd Józefa, że zgubili Jezusa, czy stracili go ze swoich oczu, pokazuje, że również my możemy w takie błędy wpadać, to znaczy, że uznam obecność Pana Boga odczuwalną za coś tak oczywistego, że w pewnym momencie mogę go naprawdę stracić. Tak, ale też to jest budujące dla mnie, że Józef i Maria cały czas uczyli się Jezusa, uczyli się, jak On działa, uczyli się tak naprawdę tego, kim jest i do kogo rzeczywiście należy. Tak. Nie? Nie było to dla nich oczywiste, co pokazuje ten fragment. Bo nie zrozumieli.